Cześć, Maciek Mawkar z tej strony, a dzisiaj dość rzadko spotykany model u mnie, tak zwany Japończyk Mazda 6 z pierwszej rejestracji w 2007 roku, czyli model poliftowy z tymi fajniejszymi światłami, z tymi czterema jakby okrągłymi soczewkami, silnikiem benzynowym poszukiwanym 1.8, bo nie oszukujmy się, większość osób, która szuka auta japońskiego, szuka do niego benzyny. Silnik też się nadaje do gazu, więc na teraz to drogie paliwo auto jest jak najbardziej ok. A ogólnie co do auta, auto według mnie jak na rocznik ma bardzo niski przebieg, bo jest tylko 181 tysięcy. W środku wygląda świetnie, więc myślę, że nie ma tu mowy o żadnym kręceniu. Jak to końcówka rocznika, też jest bardzo dobrze wyposażona. Mamy Big Xenon, alufelgi, szesnastki, czujniki światła deszczu, ale wiadomo, zawsze wam opowiadam wewnątrz pojazdu. Auto jest bezwypadkowe, jak widzicie, też ma świetny lakier. Teraz to jest troszeczkę w cieniu, bardziej taka oliwka. Teraz to lakier perłowy, więc gdy wyjedziemy na słońce, auto zrobi się tak jakby jaśniejsze, bardziej szaro-stalowe. Czy coś jeszcze o aucie mogę wam powiedzieć? Naprawdę dobrze jest utrzymane, jak widzicie, tarcze, klocki w bardzo dobrym stanie, opony też świeże, nie jest nigdzie poobijana. Czy bym mógł coś jeszcze dodać? No, chyba nie. Mogę wam jeszcze powiedzieć lub pokazać tutaj z bliska oponę i tarcze hamulcowe, tarcze ładne, świeże. Cóż, no jeszcze nie dodałem tego, że u mnie są rzadko dość takie auta, bo po prostu, aby znaleźć Japończyka w jakiejś przyzwoitej cenie, żeby zgadzały się dwa największe problemy, czyli blacharka bez korozji i silnik, który nie bierze oleju benzynowy, jest to dość ciężkie. Przy oczywiście tak zwanej okazyjnej cenie. Ta ma blacharkę w świetnym stanie. Widziałem też ją od spodu, bo dokładane były do niej alufelgi, spód jest zdrowiutki, progi bez żadnych dziur. No to chciałem wam pokazać wnętrze teraz tej Mazdy. Spójrzcie, jak świetnie jest utrzymana kierownica, nie ma praktycznie żadnego zużycia, nawet nie zeszła z niej ta farba, jest naprawdę w świetnym stanie, bardzo mi się to podoba. Widać, że moim osobistym takim zdaniem, że Mazda kiedyś robiła lepsze samochody w środku, lepsze są wykładziny, lepsze są plastiki. Nic to się tak nie rysuje szybko jak w autach po 2012 roku. No ale dobra, co tu dalej o jakości? Zaczniemy sobie może od lewej strony. Standardowo macie panel od szyb, cztery elektryczne szyby, lusterka, czyli tak coś to musi być. Pokażę wam jeszcze boczek, naprawdę ładny. Te plasticzki tutaj też są w fajnym stanie, nie są wydrapane. Ładnie to się prezentuje. Tutaj mamy taki drobny panel z podstawowymi rzeczami jak podświetlenie, włączenie tego, i tu też taki mały drobny schowek na jakiś portfel, może mniejszy, lub monety. Ogólnie to auto ma bardzo dużo schowków, jeden, patrzcie, drugi, ja szybko wam pokażę, no, oczywiście schowek pod tym, trzeci, tutaj mamy czwarty, piąty, popielniczka. Teraz jak dobrze widać, nikt tutaj nie palił, w aucie też nie śmierdzi. Piąty. Tutaj naprawdę też te plastiki w świetnym stanie. No i co? Jeszcze podwójny schowek, jeden w podłogotniku mniejszy. No i potem otwieramy, o kurcz, otwieramy drugi. Dobra, ale lecimy dalej teraz w środek. Przebieg widzicie, 181 810, niewielki. Widać po aucie, potwierdzony. Tutaj mamy też pokazane manetki z czujnikami, światła są Big Xenonowe, automatyczne, fajny plus. Mamy też przeciwgielne przednie. Tu mamy wycieraczki też w automacie, czujnik deszczu i czujnik zmierzchu, jak przed chwilą powiedziałem. Regulacja tempomatu, włączenie, wyłączenie. Tutaj sobie widzicie manual. Też podgłaśnianie od radia. Auto ma również 8 airbagów, więc jest coś dużo. Radyjko, radio z MP3. Podstawowy wyświetlacz. Na tym wyświetlaczu też sterujemy klimatyzacją automatyczną. Tutaj sobie widzicie, zwiększam i tu się na wyświetlaczu nam pojawia temperatura i siła nadmuchu. Jeszcze pokażę wam mieszek.
ręczny, naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Nagłośnienie jest firmy Bose, więc bas będzie dobry. Tutaj jeszcze widok szybko na fotel pasażera, też ładnie utrzymany, czysty. Tak samo jak boczek ode mnie, też nie jest nigdzie przetarty. No cóż, chyba tak ogólnie aucie to wszystko. Jeżeli interesuje Was ten pojazd, zapraszam Was na moją stronę mavkarotomoto.pl lub już też na Instagrama mavkarauta. Pamiętajcie, żeby zostawić jakąś subskrypcję lub lajka, bo zawsze mogę dać taki samochód, który akurat przypadnie Wam do gustu, a znajdziecie na YouTubie inny, niekoniecznie taki akurat, którego szukacie. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, jest wystawiona też faktura, VAT marża. Kupujący też może sobie u mnie dobrać gwarancję. Jeżeli nie ma jak auta dostarczyć sobie, ja chętnie zawsze w rozsądnych pieniądzach to wiozę na lawecie. Na razie to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej.